Siemanko, siemanko, Samy Zawo z tej strony, witajcie na moim kanale. Dziś wjeżdża tu ściutki haul zakupowy, także krótkie intro i zaczynamy. To co takiego tak naprawdę będzie się działo na dzisiejszym materiale? Oczywiście przedstawię Wam moje zakupy, a także prezenty. Nie tylko moje, ale też dla innych. I oczywiście seciki, które w ostatnim czasie zakupiłem. Co się będzie w tym filmie znajdowało? Na pewno duże seciki. Dwa duże, takie konkretne sety. Na pewno pojawią się malutkie seciki. No i chyba najwięcej pojawi się tych średnich setów. Także przechodzimy do przedstawienia. Zaczniemy może od przystawki. A na przystawkę ten oto malutki secik okolicznościowy zajączek o numerze katalogowym 40463. No i ten maluch katalogowo kosztuje 69 zł i 99 groszy. W internecie możemy go wyrwać na aukcjach internetowych na Alixie na przykład za około 60-50 zł. No i co jest ciekawe w tym seciku, to jest 293 elementy, czyli tak naprawdę nie jest aż taki malutki. Pudełeczko nie jest zbyt wielkie, ale sympatyczny secik, mogliśmy go dostać jako gratis przy zakupach za 129 zł i 99 groszy tak naprawdę w kilku sklepach internetowych, także to był mój gratisik i bardzo się z tego powodu cieszę, bo na pewno złożę dla Was ten secik oczywiście w jakimś tam filmiku wielkanocnym. Lecimy dalej, mamy już malutki secik, ja na razie odłożę, żeby lepiej się prezentowało to wszystko. Lecimy dalej, troszeczkę coś większego. I tutaj mamy secik z Lego Duplo o numerze katalogowym 10965 i jest to pływający pociąg do zabawy w wodzie dla najmłodszych. No, powiem szczerze, że super są te seciki. Tutaj mamy kurczaka, mamy jakiegoś misia, mamy hipcia. Naprawdę fajnie utrzymują się na wodzie. Polecam. W tym akurat zestawie cena katalogowa to 89 zł bodajże, dobrze mówię, albo 79 zł, ale wydaje mi się, że 89 zł katalogowo, a możemy go wyrwać w internecie, w sklepach internetowych już za około 60 zł. Naprawdę świetna zabawa tutaj może być z tymi pływającymi zwierzakami. Dzieciaki na pewno będą się cieszyły. Mamy też tutaj taką chmurkę do polewania wodą. Mamy wiadereczko, do którego dziecko może nabierać wodę. Także super secik. Za 60 zł możemy go wyrwać. Jak najbardziej polecam. Lecimy dalej. I mamy City. Lego City i seria Stunts. I powiem szczerze, że jest to zestaw o numerze katalogowym 60293 i ja jestem osobiście oczarowany tą serią. Jest niesamowita dla mnie, bo jeżeli chodzi o zabawę, no to w tej serii naprawdę tego nam nie, Lego nam tego nie poskąpiło, tak? Mamy mnóstwo frajdy z zabawy tymi napędzanymi motorkami. Tutaj mamy niestety jeden. Katalogowo ten zestaw kosztuje 129 zł i 99 groszy, 170 elementów, ale możemy go wyrwać coś za około 70-80 zł, także naprawdę polecam. Mamy rampę, wyskocznia, z której możemy rozpędzać nasz motorek i skakać. Mamy tam gdzieś w tle jakiegoś pająka, który, nie wiem, ma imitować jakąś przeszkodę, tak, dla naszego tutaj motocyklisty, dwie minifigurki. Mówię, secik całkiem przyjemny i bardzo przyjemna seria. W przyszłości na pewno będę miał zamiar zbudować jakąś taką mini makietkę właśnie z tą serią, także czekajcie. Lecimy dalej. A dalej secik, który na pewno spodoba się małym dziewczynkom, bo jest to secik 4
3194 Lego Disney i mamy tutaj secik z Elzą i z Elzą i z jej siostrą Anną, 4 plusowy, 153 elementy i cena katalogowa tego zestawu to 189 zł i 99 groszy. Także 190 zł, możemy go wyrwać na aukcjach internetowych w tym momencie akurat za 140 zł, co jest na pewno fajne. Mamy bałwanka Olafa, mamy te mini bałwanki takie, mamy Elzę i mamy Annę. Tak, także naprawdę secik bogaty w figurki, bo nie oszukujmy się, te disneyowskie sety są drogie i zazwyczaj jest tak, że w jednym jest Anna, w drugim jest Elza. Rzadko kiedy mamy tak naprawdę dwie siostry, także jak najbardziej polecam, super prezent dla dziewczynek na dzień dziecka powiedzmy, czy nawet na wielkanocnego zajączka. Jeżeli takie prezenty sobie robicie, to naprawdę zestaw, sztosik. I jest 4 plusowy, także duże elementy, niedużo tych elementów, no bo jak za zestaw za 190 zł bez grosza, 153 elementy, to naprawdę nie jest wiele, a na pewno małe fanki Krainy Lodu będą zachwycone tym zestawem. Lecimy dalej. A dalej secik, na który ja osobiście zachorowałem. Zobaczyłem go u Maćka z Nowa Era Lego, którego serdecznie pozdrawiam. I to jest Lego Technik Ducati Panigale V4R. Secik po złożeniu ma 32 cm długości, 16 cm wysokości i jest naprawdę imponującym zestawem. Powiem wam szczerze, że za 280 zł katalogowo, bez grosza, 656 elementów, on jest po prostu sztosem. Jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, ja uważam, że to jest zestaw w przedziale cenowym od 200 do 300 zł, jeden z najlepszych w ostatnim czasie. Naprawdę jest sztosem. Wygląda na dużo droższy po złożeniu i na pewno wiele frajdy będę miał składając ten zestaw. Widziałem go na żywo u Maćka, troszeczkę się tam nim pobawiłem i powiem wam szczerze, polecam tego typu zestawy, bo robią niesamowitą robotę. Jeżeli chodzi o Lego Technik, niesamowicie to wygląda i ja jestem mocno zajarany, szczególnie, że w ostatnim czasie kupiłem także Harley'a. Wcześniej jakoś mi umknął, wyszedł z produkcji, ale postanowiłem sobie kupić Harley'a i myślę, że w przyszłości wiecie także BMW, także na półce i będą wyglądały obok siebie niesamowicie. Ja się jaram. Nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzach. Secik naprawdę świetny. No i dobra, skończyła nam się ta średnia, powiedzmy, półka i cenowa i wielkościowa tych zestawów. No i teraz przechodzimy do tego, co Afole lubią najbardziej, czyli do dużych setów. Tak jak wspominałem, dwa duże sety wjeżdżają. Poznajecie to? Aż wstyd, że dopiero teraz, ale zbierałem się tak na kupno tego setu, aż w końcu dostałem go w prezencie od mojej kochanej żony na moje urodziny i jest to kuźnia średniowieczna, który po prostu jest castlowym setem z serii Ideas, najlepszym obecnie castlowym setem z serii Ideas. Tutaj mamy 2164 elementy za cenę 720 zł. Cena katalogowa na szczęście skoczyła tylko o 20 zł, oczywiście 20 zł bez grosza. I powiem wam szczerze, no ja jestem mocno zajarany. Niesamowity secik. Niesamowicie się prezentuje. To nic, tylko składać ten zestaw. Co tu dużo mówić. Jeżeli nie macie tego setu, to warto go kupić, bo nie wiadomo, czy on nie wyjdzie z produkcji w tym roku. Może nie, ale jeśli nie macie tego setu, to naprawdę warto na niego polować. Jeżeli lubicie tematykę castlową, a wiecie, że ja lubię, to naprawdę jest to sztosik. Mówię, prawie 2200 elementów, 720 zł bez grosza. Obecnie możemy go wyrwać na aukcjach internetowych za
około 600 zł, także super strzał. Myślę, że cena jest przystępna, a nawet wydaje mi się, że na wakacje może spaść do około 550 zł, jeżeli oczywiście katalogowa cena nie pójdzie gdzieś po drodze w górę. No i zbliżamy się do końca. Ostatni secik. To myszka mini i myszka Miki do składania. No, tutaj tych postaci filmowych, rysunkowych, a pierwszych tak naprawdę animowanych postaci, bo myszka Miki była pierwszą animowaną postacią, jaką mogliśmy ujrzeć w kinematografii. Także ja jestem niesamowicie zajarany. Świetny secik. Naprawdę historia myszki Miki i wszystkich tych animowanych bajek. Uwielbiam. Wszystko, jeżeli chodzi o w tą stronę Disneya, to naprawdę te stare, czy Kaczor Donald, czy myszka Miki, no to jest totalnie mój klimat i ten secik musiał trafić do mojej kolekcji. 850 zł bez grosza katalogowo. Ale myszkę Miki możemy wyrwać i myszkę Mini oczywiście możemy wyrwać za 600 zł. Także też jeszcze jest ta cena całkiem fajna. No, secik świetny, 19 cm szerokości, wysokości z tego co pamiętam 30-36 cm, tak? Także dosyć duży model i pięknie prezentujący się na półce. Naprawdę jestem zajarany. A wy co sądzicie? No i to by było wszystko tak naprawdę na dziś. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Cieszę się, że byliście tutaj ze mną i mam nadzieję, że ten haul zakupowy jak najbardziej się podobał, a ja postaram się tym razem po haulu rzeczywiście te sety dla was złożyć i przedstawić wam moją recenzję i co ja uważam na ich temat. Pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o subskrypcjach, to na pewno pomaga w rozwijaniu kanału i jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!